Ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych Stanisław Kasznica, także Tadeusz Pelak, Bolesław Budelewski i Stanisław Abramowski to kolejni bohaterowie podziemia niepodległościowego, którzy odzyskali swoją tożsamość. To efekt prac ekshumacyjnych na warszawskich Powązkach. Wciąż czekamy na potwierdzenie odnalezienia największych bohaterów, m.in. generała Augusta Fildorfanila i rotmistrza Witolda Pileckiego. Tadeusz Pelak był porucznikiem AK i Zrzeszenia w Wolność i Niezawisłość. We wrześniu 1947 roku został aresztowany. Przez ponad rok był brutalnie przesłuchiwany i torturowany. Ostatecznie sąd wojskowy skazał go na karę śmierci. Wykonano ją 15 listopada 1949 roku. Miał wtedy 27 lat. Dziś odzyskał swoją tożsamość. I rodzice tak pragnęli, coś tego nie doczekali się. Siostra jedna też zmarła. My jeszcze nie doczekali takiej uroczystości, że takie wiadomości, gdzie zginął, to jest dużo. Mówi siostra Tadeusza Pelaka, Helena Żaba. Pamiętam te chwile, jak odchodził. Wołał mnie, żeby się pożegnać. I to już był ostatni raz. Już go więcej nie widziałam. Bolesław Budelewski, pseudonim Pług, w czasie okupacji był żołnierzem Armii Krajowej. Od stycznia 1946 dowódcą Kompanii Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ujęty przez UB w maju 1948 został skazany na karę śmierci, którą wykonano 15 lipca 1948 roku w więzieniu rakowieckim. Edmund Budelewski jest szczęśliwy, że wreszcie będzie mógł się pomodlić nad grobem swojego ojca. 4 lata skończone miałem, ale pamiętam ojca dokładnie. Nawet pamiętam moment, jak zabierali ojca. Może to się wydaje nieprawdziwe, ale jednak wie pan dokładnie. Takie rzeczy się tak utrwalają, że ja nawet pamiętam dokładnie, w którym miejscu siedzieli tamten oficer, który kierował tą grupą. Stanisław Abramowski był żołnierzem AK oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego, z którego zdezerterował. Wstąpił do Zrzeszenia WiN. W kwietniu 1948 został ujęty przez UB i skazany na śmierć. 3 miesiące później wykonano wyrok na Rakowieckiej. Te nazwiska miały być z naszej pamięci wymazane, z pamięci także rodzin, które dzisiaj były na naszej konferencji. Stało się na szczęście inaczej. Wprawdzie może wolno, ale powoli i na pewno w sposób naukowy i tak absolutnie wiarygodny udaje nam się kolejne nazwiska z tej zbiorowej niepamięci przywrócić. Wskazuje kierujący poszukiwaniami miejsc pochówku ofiar komunizmu historyk IPN dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk. Wśród odnalezionych jest Stanisław Kasznica, porucznik Wojska Polskiego, podpułkownik i ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych, odznaczony orderem Virtuti Militari. Prawnik, działacz obozu narodowo-radykalnego, uczestnik Powstania Warszawskiego. Skazany na karę śmierci został zamordowany w maju 1948 roku. Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podkreśla, że ujawnienie kolejnych nazwisk w przeddzień Święta Żołnierzy Wyklętych 1 marca ma szczególny wyraz. Mamy kolejne potwierdzenie, że te prace mają sens, że one rzeczywiście przynoszą wymierne efekty, że mimo upływu kilkudziesięciu lat, mimo tego, iż czyniono wszystko, aby pamięć o tych ludziach i nawet ich miejsce pochówku na zawsze pozostały nieznane, to udało się przełamać. Na warszawskich Powązkach wydobyto szczątki łącznie 117 ofiar. Jednak w latach stalinizmu oprawcy mogli tam pochować nawet kilkaset osób. Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, wskazuje, że na przywrócenie do pamięci wciąż czekają setki tysięcy ofiar terroru komunistycznego. My ciągle jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy nie tylko ogromne straty ludzkie w naszej historii najnowszej, ale mamy do czynienia ciągle z ogromnym procentem anonimowości tych strat. Kolejne ekshumacje rozpoczną się na wiosnę. We wrześniu prace ruszą również na warszawskim Służewie. Cały czas trwa identyfikacja w laboratoriach Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, mówi dr Agata Tannhäuser. Cały czas te identyfikacje trwają. To jest kolejny etap, kolejne osoby zidentyfikowane, natomiast my cały czas pracujemy nad kolejnymi identyfikacjami. Identyfikację genetyczną prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny. Rektor profesor Andrzej Ciechanowicz jest dumny z tej ciężkiej i żmudnej pracy. To nie jest praca w świetle kamer, ona wymaga skupienia, zachowania, bym powiedział, reżimu laboratoryjnego i to realizujemy. To praca w ciszy laboratoriów, w
oparciu o najnowsze techniki. Identyfikacja szczątków bohaterów państwa podziemnego i żołnierzy podziemia niepodległościowego możliwa jest dzięki polskiej bazie genetycznej ofiar totalitaryzmów, która zbiera materiał genetyczny od rodzin ofiar. Naukowcy cały czas apelują o zgłaszanie się rodzin pomordowanych. Tylko w ten sposób uda się przywrócić nazwiska bohaterom, o których chciano zatrzeć wszelki ślad.